Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy w godzinach nieco innych niż zwykle, bo jest wieczór, prawdziwy wieczór. A ja znalazłem się tutaj troszeczkę dzisiaj przypadkiem, ale to dobrze, bo chciałbym powiedzieć o dwóch książkach, o których już mówiłem, ale muszę powtórzyć. Proszę Państwa, dwie książki z serii gospodarczej, Czerwiec Polski i Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806. Jedno napisał Władysław Jakubski, profesor zoologii, a drugie Wojciech Zaleski, znany nam już autor książki Tysiąc lat naszej wspólnoty. Dlaczego ja o tym mówię znowu? Dlaczego do tego wracam? Proszę Państwa, tego zostało 80 egzemplarzy, a tego 120. W styczniu wchodzi nowy tytuł z serii Biblioteka Historii Gospodarczej Polski i po prostu ja będę teraz eksploatował trochę tematy z tych książek, dlatego że chcę się pozbyć tego z magazynu. To są, proszę Państwa, książki niezwykłe. To jest sukces, że myśmy te książki wydali w tym roku, przypominam. One zostały czerwiec wcześniej, na wczesną wiosną, a górnictwo później, w niemałych nakładach i zostało nam 80 i 120 książek o historii gospodarczej, a to jest sławna książka o pluskwach, ja przypominam, bo żeby wszyscy wiedzieli, nie, że ja tutaj lamentuję, bo został nakład, nie minęło pół roku i my, proszę Państwa, tak naprawdę wyprzedajemy końcówki. A ja się chcę tego szybko pozbyć po to, żeby zrobić miejsce pod nową książkę o rywalizacji Polski, Niemiec, Anglii i Rosji na Bałtyku w XVI i XVII wieku. Proszę Państwa, może zacznę od czerwca, ale to już mówiłem, profesor Jakubski, który tę książkę napisał, człowiek zupełnie niezwykły, jako pierwszy Polak wszedł na Kilimandżaro, poświęcił mnóstwo czasu na badania dotyczące występowania bezkręgowców, które stanowiły podstawę do produkcji czerwonego barwnika. Od czasów najdawniejszych, od głębokiej starożytności omawia te kwestie profesor Jakubski do stulecia XVII w Polsce. I teraz tak, ponieważ był to badacz poważny, o którym my dzisiaj nie pamiętamy, więc jest tu mnóstwo tekstów w grece, łacinie, hebrajskich chyba nie ma. To są cytaty, praca jest bardzo porządna, proszę Państwa. Są tu wszystkie możliwe rozróżnienia dotyczące kermesu, purpury, koszenili, co jest co. Praca jest do studiowania. Do studiowania. Oczywiście można ją czytać, natomiast to jest przedmiot studiów. Nie sądzę, żeby podobnej jakości rzecz pojawiła się w Polsce kiedykolwiek jeszcze. Kiedykolwiek. Myślę, że nie ma na to najmniejszych szans. Pomijając już kwestie budżetowe, no to sam, jakby to powiedzieć, psychofizyczna konstrukcja badaczy na to nie pozwala i właściwie to uniemożliwia, żeby wyprodukować podobną książkę dzisiaj. Ponieważ jej szata edytorska jest dosyć ciekawa, to znaczy mamy okładkę, którą jak zwykle zrobił tam, no nie jak zwykle, ale często robi ją Tomek, Czerwiec Polski, gdzie widzimy tą błonkówkę, której larwa stała się w Polsce i w Europie podstawą do rozkręcenia, rozwinięcia produkcji czerwonego barwnika. Tutaj z tyłu mamy samą larwę. Natomiast w środku wszystko co dotyczy, proszę Państwa, czerwonego barwnika, wszystkie nazwy, które profesor Jakubski odnalazł w archiwach, źródłach i gdzie tylko się dało, dotyczące barwienia na czerwono, są po prostu na czerwono. Żeby każdy to dokładnie widział, to Jarosław o to zadbał, łącznie z Rusią Czerwoną, proszę Państwa, która jest tutaj również na czerwono. Więc proszę Państwa, od produkcji, od rozróżnień gatunków dochodzimy do etymologii nazw związanych z produkcją czerwca, których jest ze zbieraniem czerwca i produkcją czerwonego barwnika, których jest w Polsce całe mnóstwo, pewnie chyba znacznie więcej niż
tych nazw związanych z hutami i obróbką rudy żelaza i produkcją stali. No i dochodzimy do kwestii na koniec najważniejszych, czyli do kwestii handlowych. Do kwestii handlowych, jak handlowano czerwcem, jak handlowano czerwonym barwnikiem i dlaczego Polska prosperowała przez długi czas i była potentatem na rynku czerwca, a dlaczego to się potem skończyło. Proszę Państwa, ciekawe rzeczy w samym początku tej książki są. Rozdział o Bizancjum mnie z różnych przyczyn zainteresował akurat głębiej. Niesamowita rzecz. W Konstantynopolu w średniowieczu magazyny cesarskie pełne były barwionych na czerwono tkanin. Purpura i kermes, purpura ze ślimaków, kermes z larw owadów. Magazyny, jak podam, były pełne, a to dlatego, że cesarstwo borykające się z rozmaitymi kłopotami politycznymi, które musiało znosić na swoim terenie rozmaite wrogie bandy, nieraz oblegające Konstantynopol, płaciło tym haracze. Płaciło tym haracze. I teraz skala tego, jak twierdzi Władysław Jakubski, była gigantyczna. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić organizacji produkcji. Niestety książka nie porusza tego tematu, ale być może kiedyś pojawi się książka o tym, jak wyglądała organizacja produkcji tkanin i organizacja produkcji, o warsztatach barwierskich jest, natomiast chodzi mi o produkcję tkanin. No, w bezpośredniej bliskości tronu cesarskiego w średniowieczu w Konstantynopolu. Bardzo ciekawe sprawy. Proszę Państwa, powtórzę. 80 egzemplarzy, więcej nie będzie, bo przez najbliższe lata tego po prostu nie wznowię, więc kto pierwszy, ten lepszy. Spodziewam się, że do lutego wyprzedamy wszystko. No i będziemy mogli ze spokojem wydawać kolejne książki w serii Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Przypomnę jeszcze górnictwo, ale górnictwo opowiem kiedy indziej. Książka Wojciecha Zaleskiego, Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. 120 egzemplarzy. Więcej zostało, jak będzie 80, to też zrobimy pogadankę specjalną na tę okoliczność. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.